Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z nowej serii, poradnik zakupowy, czyli seria, która będzie pojawiać się możliwe, że za tydzień, albo przy okazji, kiedy właśnie tydzień jest interesujący i mogę wam coś fajnego polecić. Co nowego, co prawda mówię, który pojazd się opłaca kupić, a który nie, ale jest to takie szybkie powiedzenie w stylu, opłaca się, fajny, ale tutaj pokażę wam niektóre pojazdy, jakie mają opcje tuningowe, opiszę je. I będzie to naprawdę bardzo ciekawa seria, jeżeli wam przypadnie do gustu, łapka w górę i jest mile widziana, żebym wiedział, czy dalsze odcinki robić. Oczywiście komentarz też. Więc, jak mówiłem, będę wam prezentował zniżki i pojazdy, które warto sobie w tym tygodniu ogarnąć. Także nieruchomości i od tego sobie zaczniemy, więc let's go. Jest zniżka w tym tygodniu na jedną nieruchomość i jest to zniżka na Arenę Wojny. Nie jest to rzecz, którą powinniście kupować w GTA Online na samym starcie, czyli jak kupujecie grę, macie pierwszy tydzień GTA Online, powiedzmy, no to mówicie sobie, o, zniżka na arenę. Nie! To jest rzecz, którą kupujecie sobie dopiero później. Na początku najlepiej z niej wystawiać sobie w salon gier, ale jeżeli chcecie grać sobie w tryby na arenie wojny, no to moim zdaniem jest to obowiązek wręcz, żeby sobie tą arenę kupić, dlatego że pozwoli ona wam modyfikować pojazdy, a także da wam dostęp do levela sponsoringu, a także levela skilla, który właśnie wbija się na trybach Areny Wojny. Więc let's go. Kupimy sobie na początek same biuro. Co prawda jest zniżka także na uwaga, uwaga, garaż poziomu pierwszego i poziomu drugiego i na mechanika, nawet na dwóch. Mieszkanie jest w normalnej cenie, ok. Więc jak mówiłem, my sobie akurat na samym starcie kupimy taką czystą wersję Areny Wojny za 500 000. Normalnie kosztuje 1 000 000. A później po kolei będę różne rzeczy do tego właśnie mojego warsztatu dokupował, żeby po prostu wam pokazać, co się zmienia. Więc kupujemy za 500 000, proszę bardzo. Dobra, kupujemy. Proszę bardzo, jest. Nowy kontakt został dodany do naszego telefonu. Lecimy sobie na arenę. Proszę bardzo, ona znajduje się w tym miejscu, więc możemy sobie wjechać. Po wejściu do naszej areny odpali nam się oczywiście cutscenka. Niestety nie da się jej pominąć. Nie bez powodu ona otworzyła teraz te drzwi, ponieważ jest to samochód, którym będziemy mieli okazję za chwilę się przejechać. Co prawda tylko raz, później nam zniknie, ale ogólnie fajna sprawa. Dostajemy za zakup właśnie Areny Wojny taki oto strój, za friko, powiedzmy. No i lecimy. Gra od razu nas wrzuca na tryb Areny Wojny. Z tego co zauważyłem, zawsze wrzuca nas na właśnie tryb spustoszenie, czyli wyścig. Elo! Proszę bardzo. Kolejny. Elo! Są dwie opcje na wygranie tego wyścigu. Albo musimy zabić wszystkich przeciwników, na przykład w ten sposób, albo ukończyć wszystkie okrążenia. Oczywiście, jeżeli mamy mało HP, możemy udać się do pit stopu. On jest zaznaczony taką niebieską ikonką i wtedy właśnie nasz pojazd będzie powoli naprawiany. Warto zauważyć, że zaraz jest koniec wyścigu, a żyją tylko i wyłącznie 3 osoby, więc warto do tego pit stopa zajechać, żeby jakieś wysokie miejsce zająć. Akurat mi się udało bez i nawet wygrałem, więc super. Samochodem, który dostarczył mi Rockstar, więc bardzo fajna sprawa, zdobyłem nawet tatuaż. Tutaj mamy coś takiego jak koło fortuny i akurat to wam polecam grać, dlatego że tutaj możecie wybrać AP. Za AP odblokowujecie level sponsoringu, za level sponsoringu macie zniżki. Możecie też zdobyć sporo RP, a także hajs po prostu, nie? Zakręcenie kosztuje akurat 5000 jakby co. Dobra, zobaczmy. Pierwsze miejsce, niestety transakcja nie powiodła się, czyli hajsu mojego nie dostanę. A ile bym dostał, gdybym właśnie, gdyby serwery działały tak jak trzeba? No, sporo. Ale kurde, niestety wbiłem tylko i wyłącznie 4 levele sponsoringu. A więc tak prezentuje się surowa wersja Areny Wojny. Tu zamknięte. Zaraz to sobie otworzymy, spokojnie, w dalszej części materiału. Tutaj jest nasz mechanik, spoko, u góry zaraz sobie pójdziemy, tutaj jest nasze właśnie miejsce do parkowania, parking. Co prawda,
Mamy tutaj miejsce, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9. 9 i ostatnie, 10 w tym miejscu, ale te miejsce może zająć tylko i wyłącznie jeden pojazd, jest to Cerberus. I na każdym piętrze w waszym garażu macie jedno specjalne miejsce dla Cerberusa, czyli pojazd, który wygląda, uwaga, uwaga, w ten sposób. Wygląda fajnie, taka cysterna, miotacz ognia u góry, ale to tylko i wyłącznie pozory, jest strasznie słaby, więc wam nie polecam oczywiście. Z tych pojazdów mogę wam polecić pojazd, który zwie się ZR-380. Jest to bardzo potężny pojazd na arenę wojny i Imperatora. Ale Imperator akurat jest tylko i wyłącznie do wyglądu. Jest też strasznie słaby, jakby co. Więc ZR-380, fajny bojowy Imperator. Można zrobić fajny tuning, później wam pokażę. Ale dobra, ta seria jest o tym, co warto kupić, więc kupujemy sobie to. Można kupić sobie oczywiście wersję Shock albo Koszmar. I w sumie na głównym koncie mam, znaczy raczej głównej postaci, mam Apokalipsę. Shock ma jakby co laser, który jest tak samo mocny jak zwykłe działka, więc my sobie kupimy teraz Koszmar, tak, żeby było troszeczkę inaczej. Opcje tuningowe mają te same i możliwości bojowe też te same. 1 283 000. Kupujemy sobie i wstawimy go sobie na warsztat przy arenie. Więc proszę bardzo. A więc jest nasza Zeterka. Jest to jakby co Nissan. I niestety musi być on w wersji uzbrojonej. Co jest strasznie głupie, bo ja bym chciał zdjąć ten syf cały z tych właśnie szyb, ale niestety się nie da. Dobra, więc zobaczcie, tuningujemy sobie go. Teraz zaprezentuję wam opcje tuningowe, które warto sobie na niego wsadzić. Nie będę patrzył na wygląd, tylko i wyłącznie na właśnie aspekty bojowe. Więc tak, dopalacz polecam wam sobie zakupić. Tutaj macie, zobaczcie, że zablokowaną tą cenę, powiedzmy, bo możecie sobie odblokować zniżkę. I zniżkę odblokowujecie za pomocą levela na arenie wojny, czyli po prostu co level dostajecie jedną losową zniżkę. Więc kiepsko, bo raczej trudno będzie wam ustrzelić te zniżki, które potrzebujecie. Bo tam chyba 300 leveli trzeba wbić, żeby maksa właśnie mieć. Dobra, więc dopalacz wam polecam, 400 000 to kosztuje. Boczne uderzenie wygląda w ten sposób i jest spoko do pojazdów, które są duże. Do Zeterki to nie pasuje kompletnie. Dalej mamy coś takiego jak silnik. Wiadomo, że osiągi ulepszycie sobie na maksa. Ale na przykład taka rzecz jak nadwozie, kolce powodują, że jeżeli ktoś dotnie waszego pojazdu na sesji, no to po prostu kolce go zabiją. To samo jeżeli chodzi o ostrza, tutaj z boku. Reszta to są rzeczy wizualne. Dalej. Mamy coś takiego jak oznaczenia, to akurat tutaj kwestia wyglądu. W ten sposób, ok. Nazwa możemy sobie zmienić. I na przykład wiecie, możemy dać sobie ten z wielkim ostrzem, nie? I wtedy wiecie, że to jest pojazd z wielkim ostrzem, jeżeli to napiszecie w mniejszej ilości słów. O, na przykład Zeterka ostrze. I wiecie, że to jest ta Zeterka, jeżeli macie ich kilka, nie? Więc spoko. Dalej tablica, nie wiadomo, znaczy niepotrzebne. Spoiler, oczywiście bierzecie byle jaki, aby nie standardowy. Dalej lecimy sobie, pionowy skok, polecam sobie zakupić. Dalej, broń. Proszę bardzo, taran. Kupujecie sobie to coś, dlatego że jak wam pokazałem na materiale, to podbija pojazdy przeciwników w powietrze, co wam pomoże po prostu wygrać na przykład wyścig. Dalej broń główna. Tutaj bierzecie sobie działko oczywiście, byle jakie. Nie ma to żadnego znaczenia, jest to kwestia wizualna. Oczywiście, które wybierzecie, ale działko oczywiście bierzecie, dlatego że pozwoli wam strzelać, to ma sens. Mina. Minę wam polecam kinetyczną, ponieważ rozwala ona bardzo fajnie motorki. Ponieważ jeżeli ktoś najedzie, to od razu spada, to się kończy śmiercią. IM też polecam, ponieważ wyłącza silnik pojazdu, przez chwilę będzie stał w miejscu. Z kolcami nie polecam, poślizgowa jest w miarę ok, ze smołą też podobna. Ale te dwie, kinetyczna i IM, są moim zdaniem najlepsze. I tyle, jeżeli chodzi właśnie o tuning Zeterki, taki wam polecam zrobić. Jeżeli chodzi o Imperatora, no to wam pokażę to na mojej głównej postaci, jak to wygląda. Może komuś się taki muscle car spodoba. Dobra, ale teraz są pojazdy jeszcze do ulepszenia. Więc tutaj wam polecam Ratraka, dlatego że jest to taki monster track. Zaraz wam pokażę, jak go warto sobie stuningować. I w sumie teraz to zrobimy sobie. Let's go. Weźmy sobie wersję Apokalipsa. Więc let's go, 37 000.
warsztat przy arenie. Więc proszę bardzo, jest rat track. Let's go, wsiadamy sobie. Czemu by nie? W ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że jest jeszcze opcja, żeby sobie tego rat tracka znaleźć na ulicy. Taki masyw z tyłu, jakieś deski, kurde, beton, nie wiem co on tam wozi. I właśnie go też możecie sobie przerobić, ale akurat ja, żeby było szybciej, zrobię sobie w ten sposób. Dobra, więc let's go, kupujemy sobie. A raczej modyfikujemy. I zobaczcie, wjeżdżamy sobie ratrakiem, prawda? I teraz u naszego mechanika mamy opcję, żeby ulepszyć właśnie na wersję Arenę Wojny. Więc proszę bardzo, jest na to zniżka, jak sami widzicie. Więc sobie możemy na przykład przerobić na wersję, no, Apokalipsa, bo tak naprawdę wszystkie w Apokalipsie są moim zdaniem najładniejsze. I teraz tutaj, dopalacz oczywiście sobie kupujecie. Jeszcze akurat w Monster Trucku można sobie dać boczne uderzenie. Jeżeli chodzi o wszystkie te pancerze, nic to kompletnie nie daje, tylko i wyłącznie wygląd. Nadwozie, płyty pancerne, to też jest wygląd. Więc lecimy sobie dalej. Możliwe, że na sesji też was może trudniej zabić, ale akurat nie jestem wam w stanie tego teraz potwierdzić. Dobra, maska, dobra, wygląd, 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 oznaczenia to też wygląd. Nazwa wygląd. Nas najbardziej interesuje pionowy skok, kupujecie sobie to. I do tego także broń. Tutaj macie coś takiego jak właśnie mina, tu już o tym mówiłem, kupujecie sobie oczywiście. Broń główna, tutaj macie wyrzutnia granatów kinetycznych, czyli coś takiego. Macie takie właśnie pociski, które odrzucają, spoko. I do tego taran. I taran, uwaga, uwaga, kupujecie sobie. Nie kupujecie, po prostu zmieniacie na coś takiego. Dlatego, że Monster Truck ma coś takiego, że jeżeli na coś najedziecie, a szczególnie na pojazd na arenie wojny, to bardzo możliwe, że on wybuchnie pod waszymi kołami. Duże obrażenia zadajecie najeżdżając, a mając jakiś taran, byle jaki, to sobie tak naprawdę tylko i wyłącznie przeszkadzacie. Więc najlepiej w ogóle sobie ten taran usunąć. Dobra, więc to tyle jeżeli chodzi o tego Monster Trucka. Kolejny pojazd, który warto sobie kupić, jest to EC Classic. Kolejny pojazd, który warto sobie kupić, jest to EC Classic. Więc sobie kupujemy. Kupimy sobie oczywiście takiego. Proszę bardzo, wstawiamy do warsztatu. W ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie mieć te EC Classic taniej, to po prostu musicie sobie odblokować zniżkę na napadzie na kasyno. Jeżeli wybierzecie najgorszego kierowcę, tego najtańszego, no to właśnie on tam ma do wyboru EC Classic. Jak zrobicie napad z wykorzystaniem tego pojazdu, dostaniecie zniżkę na ten pojazd i troszeczkę hajsu zaoszczędzicie. Na arenie wojny jest tryb, który zwie się Czas Potworów i tutaj zobaczcie, jest EC, tutaj Monster Truck. I właśnie o to chodzi, że te pojazdy możecie tylko i właśnie na tym trybie używać. Jedni mają monstery, drudzy właśnie EC, więc ważne jest to, żebyś te dwa pojazdy posiadał, żeby mieć tam większą przewagę. No, więc dlatego EC sobie ulepszamy, nie dlatego, że jest po prostu przepotężne. Mamy EC, koszt przerobienia 653 tysiące. Więc bierzemy sobie wersję na przykład Shock, niech będzie. I tutaj, proszę bardzo, dopalacz oczywiście bierzecie. Zderzaki to nieważne, nadwozie też jest to nieważne. Więc lecimy sobie dalej, pancerze nic wam nie dadzą kompletnie. Najbardziej nas interesuje oczywiście rzecz, która kryje się pod uwaga, uwaga, nazwą broni. I to znajduje się, a pionowy skok też jest spoko, jakby co. Dalej, broń jest taran. Tutaj akurat polecam wam, w sumie wszystkie są w miarę ok. Wydaje mi się, że ten byłby najlepszy, ale nie jestem wam w stanie tego teraz potwierdzić. Dalej, broń główna, oczywiście działko bierzecie, jest na dachu. W miarę prosto jest tym trafić. Zobaczcie, że możecie dać sobie w wersji Shock działo plazmowe, ale to jest to samo. Różni się tylko i wyłącznie wizualnie, nie? To puszcza laser, który bije takie same obrażenia, a to puszcza pociski, które biją takie same obrażenia. Mina, już była o tym mowa, bierzecie kinetyczne albo IM. Broń dodatkowa, moździerz, trudno tym trafić, ale jak ktoś chce, no to proszę bardzo. I tyle, jeżeli chodzi o EC. No i ostatni pojazd, który warto sobie zakupić, Gargoyle. Najlepszy pojazd na arenę wojny w tej grze. Więc oczywiście polecam. Wersja Apokalipsa albo Koszmar. Nie kupujcie wersji Shock. Akurat w tym wypadku ma to znaczenie.
Zaraz wam pokażę dlaczego. Więc kupujemy sobie właśnie takiego. Jest gargoyle, proszę bardzo. I tutaj modyfikujemy go sobie oczywiście. I tutaj tunik jest bardzo, bardzo ważny. Więc oglądajcie uważnie. Więc tak, ulepszamy sobie arenę wojny. No jak mówiłem, szok nie. Koszmar może być, apokalipsa też. Ja oczywiście wolę apokalipsę, więc ją wybiorę. Więc jest. I teraz dopalacz bierzecie. Dopalacz jest bardzo ważny. Dalej, nadwozie, kolce. Raczej nie polecam. Ostrza, nie polecam. Płyty pancerne, akurat to może być, bo to was troszeczkę chroni z tyłu, nie? To jest taki plus. Silnik oczywiście na max, oznaczenia jakieś tam można sobie wybrać. Spoko, spoko. Pionowy skok bierzecie oczywiście. Broń, broń główna, działko obrotowe bierzecie. Potężna broń, więc jak najbardziej warto sobie wybrać. I teraz najważniejsze, koło. Jedno, rodzaj kół, tylne koło, fabryczne. I zobaczcie, standardowo mamy coś takiego, ale my wybieramy sobie koło, które ma najlepiej coś takiego. Czyli po prostu jest strasznie szerokie, że tak powiem. Więc nie, mogę dać sobie na przykład, nie wiem, coś takiego. Więc biorę, to jest bardzo ważne, przednie może być normalne, nie ma żadnego problemu. I tyle, więc teraz ja się przełączę na moje główne konto i z tamtego konta będę was, a raczej główną postać, i z tamtej postaci będę właśnie wam pokazywał, o co w ogóle z tym chodzi, czemu taki tuning. Więc let's go. A więc okej, teraz prezentacja, zobaczcie, jest tutaj wersja shock i w wersji shock nie możecie zmieniać sobie właśnie tych kół. A ważne jest to, żebyście te tylne sobie zmienili w ten sposób, żeby ta, no żeby to wyglądało w ten sposób, że tak mało jest tego miejsca tutaj. Dobra, i teraz odpalamy sobie flarę. Dobra. I jak upadnie, no to po prostu będziemy lecieć, więc flara poszła. I na jedno koło, i ja i on. Pyk, jedno koło. Aha. No tak, można i tak. Podejście drugie. Let's go. Flara upadnie. Minimalnie podjeżdżamy, jedno koło. Dobra. No i teraz zobaczcie. Mamy tak samo ulepszone, a zobaczcie, jak mój przyspiesza jakiego. Jeszcze jego opad. A ja cały czas mam to koło w górze, nie? Dzięki temu, że właśnie mam tak ulepszonego devbike'a. To jest spoko sprawa. Oczywiście, dzięki temu, że macie dopalacz, możecie też sobie lecieć w ten sposób. Czyli pyk, jeszcze X'a i macie jeszcze większe prędkości, nie? To jest piękne. Zobaczcie, że tak kamera lekko telepie i przez to właśnie osiągam większe prędkości. O, jak mi telepie, widzicie to? O to właśnie chodzi. Dzięki temu mamy większe prędkości, dzięki temu właśnie tuningu to wszystko się dzieje. Więc piękna sprawa, wystarczy tylne koło zmienić. Okej, to tyle jeżeli chodzi o arenę wojny i pojazdy bojowe, ale jest jeszcze jeden taki wyjątek. Mówiłem wam o tym, że jest pojazd już tutaj gotowy na arenę. Tutaj proszę bardzo, Imperator się nazywa. I da się cały ten syf z jego zdjąć i zrobić sobie takiego kurde muscle cara unikatowego. To jest moim zdaniem strasznie spoko. Co prawda na wyścig go nie zabierzecie, no ale wciąż bardzo fajny. Aż wam pokażę, zobaczcie. Pyk. Tak to się prezentuje, mamy dopalacz. Więc spoko. Strasznie mi się to podoba. Więc dobra, to tak w ramach ciekawostki. Jeszcze na koniec areny wojny, bo jeszcze pogadamy o innych pojazdach, więc zaczekajcie do końca. Długi ten materiał będzie, ale chcę wszystko ładnie opisać. Więc dobra, mamy arenę wojny, zobaczcie, że u mnie tutaj jest to mocno zabudowane. Wcześniej jak tu byliśmy, wyglądało to w ten sposób, więc było sporo wolnego miejsca. To jest tutaj dlatego, że kupiłem sobie coś takiego jak mechanik. I zobaczcie, że jeżeli macie mechanika, teraz wam nie pokażę, jest mechanik od Benego i jest mechanik od broni. I ten mechanik od broni to po prostu pozwala wam przerobić bronię z zwykłych na wersję drugą, nie? Czyli na przykład zobaczcie, snajperka, jest ciężki karabin snajperski,
spoko, jakieś karabinki i tak dalej, więc spoko sprawa. Więc mamy tutaj tego mechanika, jest jeszcze mechanik od Benego. On kosztuje tam 100 tysięcy i po prostu pozwala wam robić pojazdy od Benego w twoim warsztacie Areny Wojny, bo normalnie byś musiał podjechać 200 metrów dalej. Więc no nie jest to opłacany mechanik, ale jak ktoś chce, no to może sobie go zakupić. Czas na kolejne zniżki, lecimy sobie tutaj, proszę bardzo, jest zniżka na pojazd, który zwie się RC Bandito. 1 milion kosztuje, polecam sobie zakupić, dlatego że jest to pojazd, który możecie używać w wyścigach, a także do prób czasowych, które zmieniają się co czwartek i za każdy dostajecie 100 tysięcy, czyli w 10 tygodni odrobicie sobie ten pojazd. Później już będzie sam zysk. Polecam sobie zakupić i żeby w ogóle kupić ten pojazd, musicie posiadać Arenę Wojny. I tutaj właśnie w tym miejscu będzie sobie RC Bandito stać. I proszę bardzo, materiały wybuchowe, czyli tą bombę możecie sobie dać. Obudowy, tutaj różny wygląd tego pojazdu. Niczym to się nie różni, tylko i wyłącznie wygląd. Spoko, może sobie to zmienię. Czemu by nie? W sumie. A to jest fabryczne, okej. No to dajmy sobie coś takiego, czemu by nie? Dalej, mina, dałem sobie IM, raczej w tym pojeździe polecam wam właśnie minę IM, jak już, kinetyczne się nie opłaca, oznaczenia w ten sposób, spoko, dajmy sobie coś takiego, lakierowanie wiadomo, pionowy skok, polecam sobie zakupić i tyle. Jak mówiłem wcześniej, RC Bandito służy wam właśnie do robienia prób czasowych, między innymi. Proszę bardzo, znajduje się w tym miejscu w tym tygodniu. I do tego możecie sobie normalnie te RC Bandito wezwać przez menu. Wchodzicie sobie w ekwipunek, następnie tutaj jest opcja wezwij RC Bandito. I teraz znikacie z mapy, nie jesteście widoczni na radarze i możecie sobie po prostu pojeździć. Więc mamy takie opcje jak na przykład rozstawienie miny pod spacją, nie wiem kto to wymyślił. W przypadku PC-tów mamy skok, jeżeli sobie go kupiliśmy. Do tego jest także opcja detonacji, jeżeli tą właśnie bombę sobie kupiliśmy. W przypadku PC-ów jest na Q, czyli to samo co stacja radiowa, więc troszeczkę głupio. Nie wiem czemu mi na grę zlagowało. Zrespiłem się w tym miejscu, ciekawa sprawa. No, dobra, więc tyle jeżeli chodzi o ten pojazd. Jest jeszcze kolejny pojazd, zdalnie sterowany, w tym tygodniu przeceniony. Jest to taki oto czołg. W święta był rozdawany za darmo, ale teraz jest do kupienia za 1,5 miliona. Moim zdaniem się nie opłaca, ale jak ktoś chce mieć taki pojazd, no to może sobie go zakupić. Nie ma on kompletnie żadnych właściwości takich, które pozwolą wam zarobić, niestety, więc tylko i wyłącznie jest do właśnie atakowania innych graczy, też botów. Czołg RC wzywacie za pomocą menu interakcji po raz kolejny, czyli po prostu tutaj w ekwipunku macie czołg RC, proszę bardzo. I was od razu teleportuje do właśnie tego pojazdu. I teraz, gdzie możecie tuningować ten pojazd? W Arenie Wojny? Nie. W mobilnym centrum operacyjnym? Nie. Jest to pojazd, który ma ogromne działo tutaj u góry, czyli w Los Santos Customs. Nie ma to sensu, ale tak jest. Ja mam zamontowane rakiety, standardowo macie działko KM, strasznie słabe. No ale cóż. Więc dobra, let's go, lecimy sobie. Jakby co? Są dwie bronie, które możecie sobie zamontować tutaj. Pierwsza to oczywiście rakiety, które teraz mam zamontowane. I druga, działo plazmowe. One są dosyć podobne, jeżeli chodzi o obrażenia. W sensie wiecie, działo plazmowe szybko strzela, no ale wiadomo, że zdaje mniejsze obrażenia, ale porównywalne w czasie są, no nie? Tutaj dwie rakiety załóżmy, no to podobne obrażenia zadacie w te 4 sekundy, zanim wypuścicie te rakiety, nie? Bo to mniej więcej raz na 2 sekundy rakieta może polecieć. Dobra, więc broń, działo plazmowe teraz sobie wyjmę, czemu by nie? I wam pokażę jak to działa. Innych nie bierzcie, jest tam miotacz ognia, nie bierzcie. Działo zwykłe, zmieńcie od razu. Są strasznie słabe. Ogólnie czołg jest strasznie słaby, ale jak już macie coś montować do tego czołgu, no to właśnie zamontujcie sobie te działo. Albo rakiety. Dobra, i oczywiście jest skok też. Dosyć wysoki, lepszy niż w RC Bandito. I to tyle, jeżeli chodzi o ten pojazd. Jest wykorzystywany on do PvP, bo nie widać was na radarze i możecie innych graczy zabijać, ale no ten pojazd nie pozwoli wam zarobić żadnych pieniędzy, jakby co. Od razu tak mówię. I w końcu ostatni pojazd w tym odcinku.
No dobry tydzień, co ja poradzę, jeżeli chodzi o zniżki przynajmniej. Więc jest Deviant, nie polecam wam, jest strasznie słaby, osiągowo prowadzi się fatalnie, więc odradzam. No chyba, że komuś się z wyglądu podoba. No ale cóż, dobra. Dalej, Grotti Italia GTO. No cóż. Drugi najlepszy samochód sportowy moim zdaniem w tej grze. Na pierwszym miejscu jest Pariach, ale Italia GTO moim zdaniem tak bardzo blisko jest tej pierwszej pozycji, powiedzmy, ponieważ jest co prawda wolniejsze, ale prowadzi się o wiele lepiej od Pariacha. Uwielbiam ten pojazd, jeżeli chodzi o wygląd, wszystko jest w nim piękne. Więc teraz kosztuje 1 300 000, więc jak najbardziej wam go polecam. Mam go oczywiście kupionego, moje ulubione autko w tej grze, więc kurde, piękne jest, zobaczcie. Tak sobie je stuningowałem. Pokażę wam kilka innych opcji. Może ktoś ma jakiś inny pomysł na tuning. Więc okej, okay. Jakby co tuninguję, to w garażu biurowym da się w Los Santos Customs oczywiście. Więc tak, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, to ja sobie dałem coś takiego. Ale jest też opcja, wiecie, jest taka standardowa i w sumie jak sobie teraz myślę, to chyba właśnie coś tutaj zmienię. Chyba na fabryczne pójdę. No bo jakoś te dokładki mi się nie podobają. Dobra, więc dalej, tylne. Coś takiego. Ja akurat wybrałem coś takiego, więc mi się to podoba. Dalej, silnik, wydech, dobra. Takie sobie wybrałem. Jest też taka opcja. Spoko, ciekawe opcje. Zapięcia maski. Czyli to coś. Można bez. Ale ja sobie to dodałem, żeby taki, wiecie, był taki element dodatkowy. Spoko, maska. Jest też taka, jakby ktoś potrzebował. Ciekawa sprawa. Jest nawet takie okienko tutaj. Spoko. Światła, reflektory, ksenony sobie dałem, czemu by nie. Oznaczenia są także. Ja akurat nie polecam za bardzo, no ale jak to jest sceno, to proszę bardzo, czemu by nie. Takie coś. Nie wiem, kto chce coś takiego na swoim pojeździe, ale okej, okay, jest coś takiego. Sztuka współczesna, to ma sens. Coś takiego. To takie coś, takie i takie. Spoko. Dobra. Dalej, lusterka. Tablica. W ogóle zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć o arenie wojny. Zaraz wrócimy sobie na koniec jeszcze. Dach. Spoko. Progi. Spoiler. Ja akurat sobie dałem coś takiego, bo nie chcę mieć czegoś wielkiego. Więc jest spoko sprawa. Byle jaki spoiler musicie mieć, żeby właśnie lepiej się prowadził, więc nawet coś takiego małego bardzo pomaga, jeżeli chodzi o prowadzenie tego pojazdu. Dalej. Większy spoiler nic wam nie da, oprócz wyglądu oczywiście, nie? Więc są jeszcze takie... No w sumie to jest nawet spoko. Wszystkie spoilery są ok. Więc zara. Dalej, zawieszenie. Skrzynia biegów, spoko, turbo. Koła. Ja akurat tutaj mam chromowane. Może wam pokażę, sportowe są. Takie. Jak to chce. Ale fabrycznie one wyglądają w ten sposób, jakby co. Też są fajne. Szyby oczywiście. Ja sobie je lekko przyciemniłem. Więc let's go. Opuśćmy sobie ten pojazd. I podejdźmy sobie do areny wojny. Bo właśnie jednej rzeczy zapomniałem wam pokazać. Więc zrobimy to teraz. Zgarnąłem sobie Passata z ulicy. I zobaczcie, że to jest zwykły pojazd z ulicy wzięty i mogę w nim tutaj zmienić jedną rzecz. W każdym pojeździe możecie to zrobić. Światła, proszę bardzo. Reflektory. I zobaczcie, mogę dać normalny jakiś kurde kolor śmieszny do tego. Czerwony. Czerwony Passat, zły Passat, nie? Takie, pyk. Fioletowe. Pyk. Widzę, że chcę zrobić sobie złego Passata, nie? Więc biorę czerwone światła, które kosztują mi 50 000, spoko. I teraz sobie normalnie wyjeżdżam tym pojazdem i mam Passata, totalnego kozaka, nie? Patrz, pyk. Piękna sprawa. Na przykład w Batmobilu można dać sobie fioletowe światła na przykład i wtedy wygląda jak totalny kozak. Aż wam normalnie to zaprezentuję, patrzcie na to. Może na ścianie pokażę. Tutaj. Więc klikam sobie H. Pyk. Kozak.
Więc polecam Arenę sobie zakupić, żeby takie rzeczy właśnie robić. To jest bardzo ważna sprawa, żeby w Batmobilu zmienić sobie światło, nie? Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dajcie znać, czy chcecie taką serię, w której będę wam to wszystko prezentował w taki dłuższy, bardziej omówiony sposób. I tyle, więc ja się z wami żegnam, siemnarp, cześć, elo!